Cześć, witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy Fallout 4. Witam was w odcinku Fallout 4, gry, na którą wszyscy czekaliśmy. Wszyscy w sumie podobno Spirlock to Santi i lepsze od wszystkiego, co mogło być. Kowal krzyczy, żeby przyciszyć jeszcze muzykę. Dostajemy jeszcze muzykę przez pół. No i niby powinno być lepiej. Dobra, no zacznijmy nową grę. Czyli pierwszy odcinek będzie pewnie pół godziny w kreatorze postaci, drugie pół będę się zastanawiać, co robić. Jako już wideo jest sponsorowane, to powiem, że jest to kola z Biedronki, którą nie wiem, czemu mam w lodówce, ale mam. Kola o smaku wiśni. Nie polecam, smakuje jak gówno. Jestem najgorszym reklamodawcą ever. Definitywnie. 3 godziny loading, czyżby? Gra automatycznie ustawiła mi grafikę na najwyższą jakość, więc mam nadzieję, że w kreatorze postaci nie będzie lagować. Chociaż w kreatorze postaci. Czy chcę oglądać filmik, który zapewne weźmie mi możliwość zarabiania na reklamach? Tak, chcę. Ciekawe, kiedy w grach zamontują coś takiego. A youtuber jest i wtedy wyłączą... A nie, to nie zrobię tego. War. War never changes. Tak, to jest D-Day. In the year 1945. A, fabuła Fallouta. Serving in the army. Wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Jezus, jak cudownie zrobione CGI. Fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. Boże, jak to jest wspaniale zrobione. Boże, jak to się wspaniale zrobione! Aktorzy! CGI! Tak! I to dobrze zrobione CGI! Woohoo! Jej, łazienka! Kreacja postaci! Ha, ha! Teraz dajcie mi 20-30 minut. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Gdzie napisy? Gdzie są napisy? Cholera, nie mogę tego na razie zmienić. Aha, gotowe twarze póki co, później modelowanie. Okej, okay, działa w miarę płynnie. Przerzucimy kilka gotowych Jezus, nie, rudy nie. Czarny też nie. Ale wygląda całkiem spoko, tylko jest stary. Tamten... Ty, dodali hipsterskie fryzury! Ja pierdzielę, Fallout schodzi na psy. Dobra, ty wyglądasz jak arliski ten. Nice! I jak to niby się... Aha, na tej zasadzie. Okay. Tak, ta twarz się zmienia.
Zajebiste. Zajebiste. Ale muszę akceptować te, akceptować swoje... Czekaj, chętnie bym to zresetował. A, dobra, tak to się robiło. Nasada nosa. Ja cię kręcę. Służę Gilgamela. Zajebista sprawa, tylko... Boże, nie jestem dobry w takich rzeczach, szczerze mówiąc. Szczególnie jak mam za dużo opcji, żeby... Żeby... Aha, to jest ustawienie ust, to chcę standardowe. Mhm. Ty, ale nos mam krzywy, czy ty nie patrzysz wprost? Okej. Okay. Fajny pomysł na tą kreację, ale... Dobra, no to zróbmy tak. Dobra. Hipster! Fury hairstyle! Dobra, ale muszę zobaczyć, jakie są jeszcze ten inne. To jest istotne. Ale widzę, że tak koniec końców włosy mniej więcej zostały takie, jakie były wcześniej. Ronin. To mi się podobają. Ronina mi się podobają. Kolonialne to takie. Nie. Zwykłe zadbane. Farmer, buntownik. Od 19 do 17 elegancik mózgowy. Miejski łowca mi się podoba. Miejski łowca jest spoko. To jest tak. Nie. Nie platynowy błąd. Nie blond. Nie. Myśli blond. Tak, myśli blond. Dobra. Oczy teraz tak. A, to jest złożenie oczu. Boże, stworzyłem Azjata. Chyba. W ogóle to on wygląda, jakby dostał czymś w ryj. Chyba muszę zrobić reset. Jestem zajebisty. Jestem mistrzem. Czekajcie, chcę tak. Chcę zmienić... Dobra. Tak, styl. Tak. Te najbardziej istotne zmiany. Później będę się bawił. Dobra, co chciałem? Co chcę? Te rodzaj. Tak, tego potrzebowałem, żeby zniszczyć założenia tej gry i użyć gotowych elementów. Na to liczyłem. Na to liczyłem, że będzie taka opcja. Atrakcyjny. Nie podoba mi się to zniszczona twarz. To wygląda tak. Wygląda słabo. Macho, prosto życie. Ja pierdolę. Ach! Bir. D. Rzymski. Aha, rzymski to jest w sensie taki... Dobra, ty mi przestań mówić, że kochasz tą twarz, bo mi później będzie smutno, jak umrzesz i w ogóle i... Nie, to nie chciałem tego zmieniać. Chciałem zmienić to. Chciałem ustawić to. Chyba, że jest ładniejszy kolor. Są jasno-szare. O, są stalowe oczy w ogóle. Stalowe wyglądają całkiem ładnie. Ale nie, zostaniemy chyba przy standardowych niebieskich. Aha, to jest cera. Zaróżowiona. Nie podoba mi się. Coś takiego. Nie. Kolor. Zrównoważona. Uśmiechnięta słońcem. Aha, Jezus, to jest ogólne. O, opalona. Uśmiechnięta słońcem. Podoba mi się lepiej. Dobra. Nie lubię wysypki. Nie chciałbym jej zbyt mieć. Kurwa mać! No przecież to jest bardzo zniszczona twarz. Czy mogę to zmienić jakoś? Bo ja nie mam aż tak spierdolonej twarzy. Mam spierdoloną... No dobra, mam spierdoloną twarz. Co ja mówię?
Kości policzkowe jeszcze zobaczmy. A to już mówiłem, że kładki, dobra. Jeszcze tak, czoło mi poważne, bluzdy, głębokie zmiany. Dobra, poważne i jeszcze tylko brwi potrzebuję zmienić. Panokowate są całkiem ładne. Te łukowate są najbardziej elastyczne, ale wąskie łukowate są ładne. Dobra, co myślicie? Ujdzie w tłumie, czy nie? Myślę, że ujdzie. Git jest? Nie wiem jeszcze, coś z tymi włosami bym zrobił. Ale może dali fryzjera i goli brodę. Może. Dobra, wstecz. A, jeszcze dodatki! Ha, ha! A, wrażenia? Aha, to są... A, dobra, niedoskonałości. Cienie. Niedoskonałości. Przebarwienie warg. Nie chcę? Czy chcę? Nie chcę. Cienie. A, nie chcę. Nie chcę wyprysków na czole. Chcę być idealny. Chcę być piękny. I właśnie o spowatej twarzy nie chcę. Oparzeń też nie chcę. Czerwonego nosa też nie chcę. What? Gdzie ty kurwa miałeś plamy? Tego nie zauważyłem. A, wi... Jej! Robię ideał. Jestem zbyt zakompleksiony, żeby być zniszczonym. O Boże. Ty właśnie! Ale musi być... Szkoda, że nie ma zasady nabytych szram. O! Patrzcie! Jest to Leonida... Nie! Jakie to... Co? Chcesz mi powiedzieć, że to się kurwa nie zapisało wszystko? Wy chuje! Son of a bitch! Akceptuj. Tak, cudownie. Piegi na czole mogę mieć. Obrażenia. Szlama na ustach, dobra. Szlo, Jezus. Why so serious? Szalama na ustach. O! Kurwa! Dobra, nie robię żadnych. Nie, pierdolę. Jeszcze sylwetka, super! To ja powinienem być mniej więcej tutaj. Tak powinienem być, ale patrząc, że jestem za tym zakompleksionym grubasem, zrobię sobie taką postać. Dobra, ty się nie midzie ze swoją żonką, tu mamy jeszcze do skończenia. Enter, gotowe. Zatwierdzić postać. Tak! Hello, my lovely wife. Hey, hon. You will just sit here, Mr. Handy. I can close those, it's funny. Good morning, Mr. Handy. Good morning. Dobra, czekajcie. Napisy, gdzie będą napisy? Cudownych rodziców mam. Dobra, napisy są. Powinny być. Good morning, Cotsworth. Thank you very much. I'm really happy. F9 jest szybki zapis. To niedobrze, że jest szybki zapis pod F9. Dziękuję ci, że mi to powiedziałeś tak szybko. Bo to mi wyłącza nagrywanie. Nie, szybkie wczytanie jest pod F9. Dobrze, czyli na F6 sobie to ustawmy. Cudownie. Dobrze, wiedziałem to zawczasu. Żonko, kochanie, napij się kawy. Nie wiem, wiem, że jestem piękny. Nie wiem, jak ty mogłeś być tak... Zaraz, czy ty wyjąłeś sobie gazetę z pośladków, mimo że jedna leży na twarzy?
What? Dobra. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Pewnie. Ja mam dziecko? Cios, to dopiero jest smutne dziecko. Dobra, czy ja miałem i zobaczyć, co się dzieje z tym dzieckiem i czy właśnie jest piłowane przez robocika? Cześć, mały. Cześć, żebym mógł za tobą tęsknić, muszę się tobą pobawić. Boże, czy to jest Azjata? Czy to jest czarne dziecko? Kochanie, kiedy był listonosz? Kiedy, kurwa, był listonosz? Pytam cię. To z nim? Ja pierdolę. Wiedziałem, że to by było zbyt piękne. Hello. Proszę. A. Proszę. Super. Ale chciałem całą konwersację przeczytać. Now I know you're a busy fellow, so I'm here today to tell you that because of your family's service to Sounds great. Oh, it is. Believe you me. Now you're already cleared for entrance in the unforeseen event of total atomic annihilation. I just need to verify some information. That's all. Sarkazm. To taki bielak. Yeah! Worst thing ever! Dobra. Zróbmy tak. Dobra, zróbmy tak. Pewnie jest, są bobbleheady na wszystkie perki, czyli plus jeden do wszystkiego. Z czego co wiem, jedne skille craftingowe wymagają siły. Wac wymaga zwinności, szczęście dla zasady i charyzma, bo jestem tak zajebisty. Dobrze to rozumiem? Dobra, chyba tak by było najprościej. Bielak! I'm Bielak! I'm Bielak! I'm Bielak! Haha! Nie. Halo? A, dajmy Bielak. Dobra. Bądźmy ambitni. Hashtag to są Stany Zjednoczone. Dobra, czekajcie. Percepcja, siła, zwinność. To mi powinno dać wystarczająco dużo laku, żeby mieć jakieś w miarę fajne znajdźki. Tylko zwinność na poziomie 6 powinno mi dać fajnie strzelać z rewolwerów. Chyba że wchodziłbym w karabiny snajperskie, żeby mieć wtedy mieć większą percepcję. Tylko że większa percepcja i karabiny snajperskie równają się problemem w zamkniętych korytarzach. Cóż, myślę, że tak zrobimy na początku, bo w trójce miałem okazję grać czymś w podobnym, mianowicie miałem 9 zwinności, 8 szczęścia, w całej reszcie byłem pizdą. I dawało to radę, więc może tutaj coś takiego da radę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastanawiam się jeszcze nad tym punktem z wytrzymałości albo zwinności. Dobra, zdejmijmy to. Wpakujmy w percepcję. I dajmy do percepcji jeszcze raz. Dobra. Okej. Okay. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Thanks again, motherfucker. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no. Cholera, ale ty jesteś Nora, a jestem Tomasz Bielak.
Źle to brzmi. Ty! Powiedział do mnie Mr. Thomas! Haha! Chyba zapewniłem sobie kilka dialogów! Spiritus Santi! Fallout 4. Co to jest? A, no tak. Hello! Hello, little baby! Turn the... Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park with that. Why don't you hold up? A praca? Albo coś? Sounds like fun. Total annihilation, dlatego drzwi były zamknięte. Yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. To co słyszysz, kobieto? Spierdalamy! Wypuść mnie! Wypuść! Tu Woltek! I need to be... Aha. Now! Go, go, go! Go, go, Power Rangers! Ten czołg wygląda zajebiście. Wiii! Spierdalamy! Ty, a mogę mu pomóc? Czy nie? Nie, nie mogę. Chciałem mu pomóc! Biegiem! Biegiem! We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Power armor taki fajny. O, siły na to. Umrą. Dzięki Bogu zapisaliśmy się 5 minut wcześniej. Ha, ha. Dawaj mi wybuch. Dawaj mi wybuch. I wanna see it. And I wanna be here. And look at it. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Get it up! Ej, tak ten podmuch ładnie ten. Ładnie się zatrzymał. Całkiem nieźle. Ludziki 30 minut czy godzina? Slimowe ludziki 30 minut czy godzina? Tell it and tell it fast. Please tell it fast. We did it. We made it. We're okay. We are lucky. Please step off the elevator and proceed up the stairs. Spokojnie po schodach. Mogę z tobą porozmawiać? Excuse me. Up the stairs. Excuse me. Just head up the stairs. We'll take care of everything. No, ale oni są bardzo przejęci tym, że... Hello.
wyglądasz jak pedofil i widać, że już się starzejesz i współczuję straty włosów. Też bym tego nie chciał. Dzień dobry. A czemu tamten wie, gdzie masz? It's down the hallway right there. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. Sir? My mother and father down in D.C. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get to. Just checking everyone off the list as they come in. Prepared for the future, right? A ta komora to po co? Klioniczna. Tak obstawiam. Odkażająca. Okej, już ubrałem kombinezon. Poszło całkiem szybko. I can't see a shit! What the... Mówiłem, że tak będzie! Mówiłem, że to będzie kapsuła kriogeniczna. No dobra, ale to jest jakieś tło fabularne. Całkiem spoko. Czyli poszukujemy swojego synka. Świetnie. Nasza żona jest nieżywa, czyli możemy romansować z innymi kobietami. To jest pozytyw. Nasze dziecko jest podobno rude, a poza tym wygląda jak Azjata. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Czy jest to dziecko listonosza, do którego nie powinienem poczuwać żadnego sentymentu? I tak dalej, i tak dalej. W porządku, a teraz jestem ciekaw dwóch rzeczy. Nie, wiedziałem, że to się otworzy. Ta konieczna, w której moja żona nie żyje. Okej, malfunction. Bo się miejsca, kurwa, skończyły. Zgaduj. Witamy. Systemy wyłączenia za nas wysyłanie wyłączone. Dobra. Podtrzymywanie życia. Przerwana hibernacja i awaria systemu. Stan pacjentów w kapsułach. Pusta. Pani Kalan, pana Norlajszan. Niemowlę Tomasz Bielak, pan Norlajszan. Stan osoby nieznane. Użyto systemu elektrycznego otwierania drzwi kapsuły. Dobra, C1 jest pusta. Czekaj. Dobra, zaraz.
No, terminalu, nie psuj mi się. Pusta. Nie dotyczy. Toście mi powiedzieli. Dobra, czemu nie mogę ciebie otworzyć? Nie żyję. Uduszenie spowodowane awarią systemu. Kurwa, jestem szczęśliwy. Wiedziałem, że te punkty... Nie żyję. Uduszenie. Jestem ciekaw czegoś dalej. Szkoda, że tylko, że to tak długo wstaje. Przyszedł na uduszenie. Dobra. Nie żyję. Uduszenie. Okej. Pan Russell nie żyje. Uduszenie. Dobra. Nic ciekawego. Okej, dziękuję bardzo. Domyślam się, że tu nie mam lagów póki co. Tam może coś na mnie wyskoczyć. Chcę zobaczyć jeszcze, czy jest coś tutaj. Nie, tu nic nie ma. Otwórz drzwi, proszę. Okej, kolejne kapsuły. Czy któraś ciała? Nie? Nie. Still nope. Still fuck you and still everything. Wyłączone. Wyłączone. Świetnie. Dobra. Żadna kurwa nie działa, naprawdę. Dobra, okej. Okay. Nowy kombinezon wezmę sobie. To mi niepotrzebne. Dobrze. A, jeszcze nie mam Pip-Boya, bo w jakimś dziwnym zbiegu okoliczności uzyskam swojego Pip-Boya pewnie. O! Świetnie, kukrołcze. Och, jak dobrze, że akurat jest tu ochroniarska pałka. To mi się podoba. To chyba pierwsza gra w Falloutowe, w sensie od trójki, która zachęca nas do używania... jak ładnie to wygląda. Która zachęca nas do używania walki... Walki wręcz. Dobra. O, świetnie, łapie elementy naokoło. To jest akurat całkiem przyjemne. I pałka się zamyka! Bomba. Źle to brzmi. Logi ochrony. Chcę zobaczyć, co tu się stało. Dobra, październik. To się jednak stało, dobiega końca. Siedzimy razem z mrożonkami. Dobrze. Nie wypadało im nic powiedzieć. Okej. Okay. Święte podziemie, zbawiłeś się z samochodami pukami. Dobrze, czyli została tylko i wyłącznie ochrona. Marca, tylko kilka tygodni obowiązkowego schronienia. Gonię już w piątkę, niektórzy mówią, że nigdy nie doczekamy się sygnału do wyjścia. 6 miesięcy gapią się na to samo piętrowe łóżko, jest pełną kanciapę. Będzie mi czystym jedzenia na kilka miesięcy przy dobrym wietrze. Usprawić w cierpliwość. Okej, okay. 23 kwietnia. Tunel ewakuacyjny nadzorcy. Ochota na bunt. Ostatni wpis. Musimy stąd wyjść. Nie ma żywności. Stan Leja. Kilku z nas mają z nazwą są otwarcie krypty. Nie przypuszczam, że taki knypek potrafi tak wrzeszczeć. Zamknąć się teraz wyrazem ze szanowkowców. Broni leki, jakie będą wyczuła, bo powinien się gasować. Aż czas wychodzimy z krypty w taki lub inny sposób. No okej, okay. Czyli tak się skończyła impreza. Poproszę moją zajebistą pałkę. Dobra, i teraz tak. Chodź, mój raczku, mój krabąszczyku. Chodź, chodź, chodź. Chcę. Co do chuja? Przecież nie mogłem przewidzieć, że karaluchy przetrwają. O, nie chciałem tylko wziąć. Spinka, chcę spinkę. Terminal rekreacyjny. Chyba nie chciałem przy tym siedzieć. Mam na 20, to mam stanę przywilej, obniżenie wiadomości, po co może sobie pozbawiać tego przywileju. Dobra, 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 dobra. Płyta grzewcza. Nie, nie chcę płyty grzewczej. Chcę lodówkę i nic w lodówce nie ma, bo sami mówi, że im się jedzenie skończyło. Napij się z kranu. Nie, nie, nie. Te butelki są głównie puste. Jakie lubię basicowe lokacje w grach, gdzie kurwa nic nie ma. Dobra, ale zabiłem karaluszkę i chyba o to tutaj chodziło. A nie, jednak są jeszcze drzwi. Cześć. Dobrze, ten generator pali świat. Okej, w porządku. Czyli to jest to, co się zepsuło tak de facto. O, jest. Haha, zblokowałem karaluszka. Uuu, szkielecik. Dzień dobry. Tamten się usmażył. Where is everyone?
ukryte grana Pip-Boya. No dobrze. Karoluszki, czekajcie. Muszę iść. Ale ona mi się zapisze później w Pip-Boyu, jak są? W sensie nie będą się tutaj już wracać i tak dalej, i tak dalej. Gdzie był ten terminator? Okej. Okej, otwórz taśmę. Start game. No, Donkey Kong. Dawno nie grałem w Donkey Konga. How high can you get ready? Będą w ogóle idei Donkey Konga. Nie, coś się zepsułem. Czy chcę iść do tego hełmu? Chyba tak. O, mogę skakać nawet. Aha. Marzyłem o tym, żeby prowadzić let's play z tak starych gier kiedyś. A. No to chuj. Dobra, ale... O! Mogę wysunąć? Tak. Chcę wysunąć. Ha, ha! Dobra, jestem inteligentny! Jestem sprytny! Jej! Tyle wygrać. Dobra, wypieprzamy stąd. Lubię ten efekt, jak wychodzisz z krypty i nagle tak światło jebie po oczach. To jest słodkie. Tu był jakiś większy karaluszek? Chyba nie. Chyba nie. O, ty fiucie. Dobra. Tudum, 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 tudum. Huhu, chyba idziemy do Biela Nadzorcy. Uuu, ale ile steampaków. I broni. Tak, dziwka. I okulary. Dobrze, chciałem okulary. Tu miałem nadzorcy, to za chwilę. Co tutaj jeszcze mamy? Dobrze zachowana paczka papierosów. Nikt jej nie wziął. Naboje. Boże, kocham takie rzeczy. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy fajnego? W komodzie nie ma nic. Ten bohater, główny bohater jest bardzo spokojny. On widzi przez ścianę. Naboje, kolejny pistolet. Więcej naboi. Skrojolatorem. Bardzo trudny. To jest chyba coś, po co trzeba... Właśnie, wrócić później. O tym miałem powiedzieć. Dobra, obczajmy terminal. Okej. Nie, nie chciałem z tego wychodzić jeszcze. Jeszcze nie. Dobra. Instrukcje dla nadzorcy. W żadnym wypadku nie wolno przerwać stanu hibernacji. Dobra. Dziennik nadzorcy. O, interesuje mnie uszkodzenie systemów. Kapsuła C3 wydaje się, obiekt doświadczył palpitacji serca, nie wywiązało się to z zagrożeniem życia, ale było nietypowe. W ostatnim chwili zorientowałem się, że powodem było nieprawidłowe funkcjonowanie kapsuły. Nie mam pewności, bo że za system strumieniowy słaby był ładny sygnał. Będziemy musieli zwrócić na to uwagę. Dobra. Braki w zapasach. Sygnał wyjścia. Nie mogę otworzyć krypty. Okej. I bunt. Grupa pod dowództwem personelu ochrony wystąpiła przeciwko mnie. Domagają się wyjścia z krypty. Idioci, nie otworzysz drzwi, by umrzeć od promieniowania. Gromadzę pozostałe zapasy w jednym miejscu i ograniczam prawa dostępu załogi. Będziemy musieli zdecydować, jak rozdzielić pomiędzy ludzi resztki pożywienia. Cholernie teraz żałuję, że byłem taki szczodry, przyznając rację. Jak ludziom się to nie spodoba, to trudno. Będzie mniej osób do wykarmienia. Okej. Ja wam wytłumaczę, dlaczego wam live tnie, bo nagrywam w dużej jakości ze względu na to, że to idzie na tubę. Przedwojenne pieniądze. Łówki! Łówki muszą zostać zebrane. Dobra, to chyba wszystko. Wymaga terminalu. No dobra, a terminal powinien być tutaj, tak? Aha, tam było coś o tunelu chyba. Otwórz tunel ewakuacyjny. Poziom przyjąć wszystkim bezpieczeństwem, konieczność stosowania dyscypliny. Dobrze. Dzięki Bogu. Ale mam naboi. Tak na rewolwerowca potencjalnego strasznie misuje. Ale podobają mi się bardzo... bardzo mi się wygląd broni podoba, są w sobie. Tak, obvious shooting range, cause of obviousness and need of players to learn how to shoot. Dobrze.
Dobrze, moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, że czy to wejście nie było wcześniej krótsze? Dzień dobry. Coś chce na mnie tu jeszcze wyskoczyć albo coś? O, właśnie o tym mówiłem. Aha, w sensie, nie, to było kurwa zamknięte wcześniej, przecież musiałem tam iść. Co za chamstwo. Nie, ale są tu... Znowu tu są kurwa naboje. Ja ci powiem, kto się wydostał. Twój synek. A, Karlaczanek. Karlaczanek. Radaczanek. Radalakanek. Tada. O, kurwa. Ła. Miss. Miss for miss. Weź Pip-Boya! Tak! This is the moment! Woohoo! This is good. Nie mam niestety takiego. A chciałbym. Chociaż mam! Tylko muszę go nakleić taśmą klejącą i będzie zajebiście. I dajcie, włączę tak samo. Mam Pip-Boya, jestem happy. Jej! Ekwipunek. Ubiór. Obrączki. Okulary. Świeżutki kombinezon. Wspomagacze, czymkolwiek są. A, widzę. Dane, mapa, radio. Co to jest wykaz profitów? Jakie fajne, to za pierwszy... Jak to fajnie jest to spisane, podoba mi się. Haha, zajebiste. Zajebiste. Dobra. Dobrze, mamy Pip-Boya, więc to pora uruchomić otwarcie krypty. Ale zanim to zastąpi, zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Fallout 4. Siemanko, do zobaczenia, mój Bilek 206.